Plakaty. Historia miejsca wielkoformatowym splotem barw. Plakaty, daleko poza funkcją reklamową, stanowią monumentalne dzieła sztuki, które wnoszą niepowtarzalny kolor i charakter do miejskiego pejzażu. Otwórz oczy na ich potencjał jako źródło inspiracji, a zobaczysz, że są one nie tylko informacyjnymi nośnikami, ale także katalizatorem artystycznych doznań. Przestańmy traktować je jedynie jako ogłoszenia wydarzeń kulturalnych czy koncertów, a zacznijmy dostrzegać w nich formę sztuki ulicznej, która wita nas na każdym kroku. Zwróć uwagę na staranność wykonania plakatów, ich wyrafinowane detale i wybór kolorów. To nie tylko graficzne komunikaty, ale prawdziwe dzieła sztuki, które zdobią miejską przestrzeń. Wiele z nich jest tworzonych przez utalentowanych artystów, którzy wykorzystują plakat jako swoje wielkoformatowe płótno. Przejrzyj uważnie te ogromne kawałki papieru i zauważ, jak każdy detal ma znaczenie, a każda barwa oddziałuje na zmysły. Plakaty w pewnym sensie stanowią otwarte galerie na ulicach, oferujące wszystkim przechodniom dawkę estetyki i inspiracji. Wystarczy spojrzeć na nie z właściwej perspektywy, aby dostrzec w nich więcej niż tylko informacje o nadchodzących wydarzeniach. Są one jak obrazy, które mówią nam coś o kulturze, gustach czy aktualnych trendach artystycznych danego miejsca. Przestańmy więc tylko przechodzić obok nich, a zacznijmy je dostrzegać jako integralną część miejskiego ekosystemu. Otwórz swoje zmysły na interakcję plakatów z otoczeniem. Zauważ, jak światło słoneczne ożywia ich kolory, jak deszcz dodaje im dramatyzmu, a jak wieczorne oświetlenie podkreśla ich wyjątkowy charakter. Fotografując te wielkoformatowe dzieła sztuki ulicznej, zacznijmy doceniać ich istotną rolę w kształtowaniu atmosfery miejsca.